Każdy z nas ma na pewno taką swoją ulubioną pieśń, którą najbardziej lubi śpiewać, która w szczególny sposób porusza jego sercem, prawda? W moim przypadku właśnie jest to ta pieśń śpiewana na początku, 277, Cudowna łaska, cudowna Boża łaska. I wiecie, na początku kojarzyłem tą pieśń. Nie znam tak dobrze pieśni jak wy pewnie, bo w większości nawet nie znam, nigdy jej nie śpiewałem. Ale kojarzyłem, że ta 277 gdzieś tam się znajduje. Jednak nigdy jakiejś szczególnej uwagi do niej nie przywiązywałem. Jednak to się zmieniło kiedyś, jak czytałem taką książkę Historia Kościoła. I w tej właśnie książce była opowiedziana historia nawrócenia autora tej pieśni, Johna Newtona. I gdy przeczytałem tą historię właśnie jego nawrócenia, że ten człowiek był kiedyś handlarzem niewolników, a potem spotkał na swojej drodze żywego Jezusa i to całkowicie odmieniło jego życie. Że człowiek, który kiedyś był handlarzem niewolników, potem śpiewa, wychwala Boga i z wdzięcznością śpiewa: o Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. I gdy tak się zastanowimy, to czy śpiewając tą pieśń, śpiewaliśmy ją tylko ustami, czy śpiewaliśmy ją też sercem? Sercem wypełnionym wdzięcznością i miłością do Boga za to, że nas uratował. Bo Pan Bóg nie uratował tylko tego Johna Newtona, apostoła Pawła czy innych wielkich mężów. Ale Pan Bóg uratował każdego z nas, ponieważ wiemy, że każdy z nas zgrzeszył. I nie można mówić, że jeden mniej, jeden więcej, ponieważ każdy jest grzesznikiem i każdy potrzebuje odkupienia. Inny przykład, Henoch. Postać bardzo taka tajemnicza w Piśmie Świętym. Ponieważ czytamy o nim, że w wieku 65 lat urodził mu się syn, potem chodził z Bogiem przez 300 lat, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Ale w Patriarchach i Prorokach jest właśnie rozdział na temat życia Henocha. I ten rozdział jest chyba moim ulubionym z całej tej książki, jak nie ze wszystkich właśnie książek Ducha Proroctwa. Ponieważ Ellen White tak pięknie opisuje tam życie Henocha, że gdy w wieku 65 lat urodził mu się syn, gdy z ojcowską miłością popatrzył na tego syna i uświadomił sobie, jak bardzo kocha swojego syna, to nie był w stanie pojąć Bożej miłości, jak wszechmogący Bóg, Stwórca Wszechświata, jest w stanie oddać swego własnego syna za jakąś tam upadłą ludzkość. Gdy Henoch zaczął się nad tym zastanawiać, całkowicie go to pochłonęło. Jak czytamy tam, nocą i dniem rozmyślał o nieskończonej Bożej miłości. Każdego dnia, każdą noc właśnie w ten sposób Henoch chodził z Bogiem, że każdego dnia rozmyślał o Bożej miłości. Że skoro on, będąc tak złym i upadłym człowiekiem, jest w stanie kochać jakąś istotę bardziej niż siebie, to jak bardzo musi go kochać Bóg. Bóg, który jest jego ojcem. Bóg, który jest tak doskonały i tak święty, że człowiek nie jest w stanie nawet popatrzeć na Boga, bo to tak, jakbyśmy dzisiaj stanęli przed słońcem. Spaliłoby nas w jednej chwili, prawda? Ponieważ słońce jest taką światłością, a jaką świętością i światłością musi być Bóg. Skoro my, upadli grzesznicy, nie moglibyśmy zobaczyć Jego twarzy, ponieważ w jednej chwili byśmy zginęli. I te myśli całkowicie pochłonęły umysł Hioba. I tak nieskończona, niepojęta miłość Boża okazana w Chrystusie stała się przedmiotem jego rozmyślań, zarówno w dzień, jak i w nocy. Umysł Henocha, jego serce, jego życie kręciły się całkowicie wokół Boga. Jego umysł całkowicie był owładnięty Bożą miłością. Rytm bicia jego serca zsynchronizował się z rytmem bicia Bożego serca. Każde uderzenie jego serca, każda sekunda jego przebywania na tej ziemi, każdy jego oddech, całe jego życie było uwielbieniem Bożego imienia. I nie interesowało go nic innego, jak tylko spędzać czas z tym, który go stworzył, i z tym, który go odkupił.
I dzięki ciągłej łączności z Bogiem, dzięki tej bezustannej modlitwie, nieustannej wspólnoty jego duszy z Bogiem i ciągłym rozmyślaniem o Bożej miłości, choć Henoch wciąż był na ziemi, to przez wiarę mieszkał już w Królestwie Światłości. Choć był tutaj wśród tego wszelkiego zepsucia przed potopem, to jego umysł znajdował się już w niebie tak naprawdę. I dalej czytamy o Henochu, że każdego dnia coraz bardziej rozkochiwał się w Bogu. Każdego dnia tęsknił za bliższym kontaktem z Nim. Każdego dnia chciał jeszcze więcej, pragnął jeszcze więcej Boga w swoim życiu i jeszcze lepszej łączności z Nim i kontaktu. I gdybyśmy tak zastanowili, czy nasze życie jest uwielbieniem Bożego imienia, czy tak samo jak Henoch, nasze umysły są całkowicie owładnięte przez Bożą miłość, czy każdego dnia rozmyślamy o Bogu, czy każdego dnia tęsknimy za bliższym kontaktem z Nim, czy każdego dnia z taką głęboką chęcią w sercu i pragnieniem otwieramy Słowo Boże, jeśli w ogóle je jeszcze otwieramy, albo czy chce nam się w ogóle jeszcze modlić i spędzać czas z naszym Stwórcą. Albo jeszcze trzecią postać właśnie wspomnimy. Apostoł Paweł. Przed nawróceniem Saul. Pełen gorliwości prześladowca Kościoła Bożego. Sługa szatana, który, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. O Pawle przed nawróceniem można by było powiedzieć, że jest stracony tak naprawdę, że już nic z niego nie będzie. A jednak Boża łaska jest dla wszystkich, którzy żyją. Dosłownie każdy, kto żyje, może skorzystać z tej Bożej ofiary, z tej największej ofiary, jaką niebo złożyło na krzyżu i zostać zbawionym. I tak właśnie pewnego dnia Bóg stanął na drodze apostoła Pawła. I ten sam Paweł, prześladowca Kościoła, stracony w oczach wielu innych chrześcijan, stał się największym apostołem. Apostołem, który zostawił dosłownie wszystko, aby pójść w świat i opowiadać innym ludziom o Bożej miłości. A czy w nas jest pragnienie, aby opowiadać innym ludziom o tej cudownej Bożej miłości, jaką nas odkupił? Albo apostoł Paweł, jak czytamy w liście do Rzymian, całkowicie owładnięty miał umysł przez Ducha Świętego. I w 9 rozdziale właśnie czytamy, i tam w wierszu od 1 do 3, jak apostoł Paweł modlił się za swoimi braćmi według ciała, aby oni byli zbawieni, a on ich kosztem odłączony od Chrystusa. I właśnie w liście do Rzymian w 9 rozdziale od 1 po 3 czytamy: mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. I w tym wierszu 3 właśnie tam występuje takie greckie słowo euchomen, co oznacza modliłem się. Apostoł Paweł modlił się, aby jego bracia według ciała, inni Izraelici, zostali zbawieni, a żeby on ich kosztem nawet został odłączony od Chrystusa. A czy my bylibyśmy gotowi do takiego poświęcenia, aby oddać swoje życie wieczne za drugiego człowieka? I to nie za jakiegoś przyjaciela, ale za jakiegoś naszego wroga, za kogoś, kto uprzykrza nam życie. Czy bylibyśmy w stanie oddać życie wieczne za drugiego człowieka? I co łączyło te trzy postacie właśnie wspomniane? To, że choć urodzili się w innych czasach, choć dopuścili się teoretycznie innych grzechów, innych przestępstw prawa, to jednak każdy z nich był na tej samej pozycji. Każdy z nich był istotą, która zgrzeszyła, która potrzebowała odkupienia i która nie zasługiwała na nic innego, jak tylko wieczne potępienie. A jednak każdy z nich znalazł przebaczenie u Boga. I za to przebaczenie wychwalał i dziękował Bogu. Ich życie stało się uwielbieniem Bożego imienia. I tak samo między nami na tej płaszczyźnie nie ma żadnych różnic, ponieważ każdy z nas w oczach Bożych jest takim samym przestępcą prawa. I każdy z nas, jedyne na co zasługuje, to na
potępienie. Jednak jest coś, co różni wyznawców Pana Jezusa dzisiaj od wspomnianych tych trzech mężów, Johna Newtona, Henocha czy apostoła Pawła. To jest styl życia, jaki oni prowadzili, a przede wszystkim ich duchowy stan. A jaki jest nasz duchowy stan? Pan Jezus w poselstwie do Laodycei mówi, że jesteśmy letni. Letni, czyli tacy nijacy. Ani zimni, ani gorący. I Dennis Smith napisał kiedyś takie słowa, że adwentyzm to religia czysto intelektualna. I trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ święcimy sobotę, ale zapominamy, kto ustanowił ten święty dzień i po co w ogóle ustanowił ten dzień jako święty, jako dzień odpoczynku. Oddajemy dziesięcinę jako adwentyści, ale zapominamy, kto ustanowił oddawanie dziesięciny i co w ogóle miało na celu oddawanie dziesięciny. Zachowujemy reformę zdrowia czy inne nauki biblijne, ale zapominamy o tym, kto ustanowił te wszystkie ważne prawdy. Znamy pisma, ale identycznie tak jak Żydzi, nie wiemy, że mówią one o Chrystusie. Ponieważ właśnie w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, gdy tam właśnie Chrystus wymienia, jaki jest nasz prawdziwy stan, w wierszu 20 mówi, jaki jest tego największy kłopot. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A jeśli Pan Jezus stoi u drzwi, to znaczy, że jest na zewnątrz. To znaczy, że nie ma Go w naszym życiu. To znaczy, że tak jak Żydzi te 2000 lat temu, choć zachowujemy te wszystkie nauki, to nie mamy prawdziwej, autentycznej, osobistej relacji z naszym Bogiem. I właśnie w pewnym momencie historii narodu wybranego Pan Bóg powiedział dość, ponieważ zachowywali oni wszystkie święta, oddawali ofiary, składali dziesięciny i różne ofiary, ale nie mieli prawdziwej łączności z Bogiem. I właśnie przez proroka Izajasza w pierwszym rozdziale Bóg powiedział takie bardzo mocne słowa. Księga Izajasza, rozdział 1 i tam wiersz 13 i 14. Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość ani uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem. Znużyło mnie ich znoszenie. Żydzi pod względem prawa dosłownie bili nas na głowę, ponieważ byli tak dokładni i tak skrupulatni w wypełnianiu wszystkich właśnie zewnętrznych przepisów prawa. Ale jednak Pan Jezus, gdy przyszedł, pokazał im, że tak naprawdę są ubodzy, ponieważ nie mają żywej łączności z Bogiem. A jak powiedział Pan Jezus właśnie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Bez łączności z Chrystusem jesteśmy niczym. I wszelkie zachowywanie różnych świąt, święcenie soboty, oddawanie dziesięciny, przechodzenie na nabożeństwa nie ma żadnego celu, jeśli nie ma w tym takiego prawdziwego ducha, takiej miłości i wdzięczności do Boga. I właśnie dzisiaj z nami, adwentystami, jest podobnie. Brakuje nam osobistej relacji z Jezusem. I zastanówmy się, gdyby dzisiaj żył prorok Izajasz, czy również pod natchnieniem Bożym powiedziałby do nas: nie składajcie już darów i nie oddawajcie dziesięcin, nie święćcie już sztucznie sabatów, nie święćcie już sztucznie sabatów, w których tylko się męczycie, bo nie możecie oglądać telewizji, bo nie możecie oglądać wiadomości, nie możecie robić wielu rzeczy w tym sobotnim dniu niewoli. Albo czy Pan Bóg dzisiaj powiedziałby do nas takie mocne słowa: waszych nabożeństw nienawidzi moja dusza. Zastanówmy się, czy Pan Bóg powiedziałby dzisiaj do nas takie mocne słowa. Właśnie tak jak sobie wspomnieliśmy, powodem naszej letniości i tym, co odróżnia nas od tych wspomnianych na początku trzech mężów Bożych, jest nasz stan, czyli brak łączności z Panem Bogiem, brak łączności z Jezusem. Za mało czasu spędzamy u stóp Jezusa.
Nie tylko za mało czasu poświęcamy na osobiste studium czy na modlitwę, ale przede wszystkim za mało czasu poświęcamy na rozmyślanie o Bogu. Za mało czasu poświęcamy na taką medytację, nie w tym wschodnim znaczeniu tego słowa, ale na taką medytację, jak ci święci Boży mężowie. Ellen White pisała, że Pan Jezus często medytował o Bożej miłości. Jan Chrzciciel na pustyni mieszkając oddawał się często medytacji, rozmyślając o ofierze Mesjasza. Czy właśnie wspomniany Henoch dnie i noce rozmyślał o Bożej miłości. I Ellen White w książce właśnie Patriarchowie i Prorocy, gdy jest ten rozdział mówiący o nieprawości ludzi przed potopem, pisze ona tam, że ci ludzie całkowicie wyrzucili Boga ze swojej świadomości. I dosłownie w tym samym fragmencie pisze takie słowa. Prawem ludzkiego umysłu jest to, że przez patrzenie zostajemy przemienieni. Człowiek nie może się wnieść ponad swojęcie prawdy, czystości i świętości, jeśli umysł nie wzniesie się nigdy ponad poziom człowieczeństwa, jeśli nie podźwignie się wiarą, by rozmyślać o nieskończonej mądrości i miłości. Człowiek stale będzie upadał coraz niżej. I czy zdajemy sobie w ogóle sprawę z tego, co ona napisała? Że jeśli człowiek nie będzie rozmyślał o Bożej miłości, jeśli człowiek nie będzie tylko czytał, ale też rozmyślał o tym Słowie, to będzie stale upadał coraz niżej. I bez rozmyślania o Bogu i o Jego miłości nigdy nie dorośniemy do tej pełni Chrystusowej. Nigdy nasze charaktery nie zostaną przemienione na wzór naszego doskonałego Zbawiciela. Jeśli nie będziemy rozmyślali o Bożej miłości, to możemy zawsze rano i wieczorem prosić o przemianę charakterów. Jednak samo się nic nie stanie. Oczywiście sami nie jesteśmy w stanie zmienić naszych charakterów i tego, jacy jesteśmy. Bo to Duch Święty zrobi, ale trzeba mu ku temu zrobić odpowiednie warunki. I to jest właśnie odpowiedź, dlaczego dzisiaj adwentyści nie są świadomi swojego prawdziwego stanu. Dlaczego nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z powagi i obrzydliwości grzechu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jacy naprawdę jesteśmy. Nie pojmujemy w ogóle ogromu Bożej miłości i tego, jak wielką ofiarę złożył za nas Jezus. Ellen White napisała, że kiedy ludzie dogłębnie pojmą wielkość ogromnej ofiary, jaką złożył Majestat Niebios za grzeszną ludzkość, wtedy plan zbawienia zostanie uwielbiony, a rozpamiętywanie wydarzeń na Golgocie obudzi tkliwe, święte i żywe uczucia w sercu chrześcijanina. Sercem i ustami będą wielbić Boga i Baranka. Pycha i uwielbienie siebie nie mogą kwitnąć w sercach, które stale mają w pamięci sceny Golgoty. Kiedy ludzie dogłębnie pojmą wielkość ofiary Jezusa, wtedy plan zbawienia zostanie uwielbiony. A stać się to może tylko wtedy, gdy będziemy rozpamiętywali sceny, które wydarzyły się na Golgocie. Gdy każdego dnia nie tylko będziemy modlić się 10-15 minut, prosząc ciągle o coś Boga, ale kiedy w ciszy i w pokorze serca, w uniżeniu klękniemy przed Bogiem i każdego dnia będziemy rozpamiętywali, czego tak właściwie Jezus dla nas dokonał. Bo gdyby Pan Jezus umarł na krzyżu tylko jakąś zwykłą śmiercią i odczuwał tylko fizyczny ból, to czym różniłaby się Jego ofiara od śmierci innych męczenników, którzy umierali za wiarę, którzy byli paleni na stosach, którzy byli wrzucani do dzikich zwierząt, którzy również byli ukrzyżowani? Czym wtedy różniłaby się ofiara Jezusa od śmierci innych męczenników? Ale gdy zaczniemy się nad tym zastanawiać, kim w ogóle był Jezus i czego dla nas dokonał, że Jezus, ten wieczny Stwórca Wszechświata, ten, który nas stworzył, który dał nam życie, ogołocił samego siebie z wszystkiego dosłownie, zostawił swoją boskość, zostawił wszelką cześć, jaką miał tam w niebie. Opuścił niebo, gdzie wszystko jest radością, czystością i świętością. Aby tu, na tym świecie, przyjąć ludzkie ciało, jakie my mamy. Aby znosić udręki dnia, ciężką pracę.
senność, głód. Aby prowadzić życie jak my, dosłownie, ale Pan Jezus całe swoje życie poświęcił dla ratowania drugiego człowieka. A potem, pomimo swojej doskonałości i tego, jakie życie prowadził, umarł na krzyżu, ale nie taką zwykłą śmiercią, bo jak wiemy z ducha proroctwa, Pan Jezus umarł za nas drugą śmiercią. I my nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy, jaki to jest ból, który odczuwał Chrystus na krzyżu. Umrzeć drugą śmiercią. Poczuć na sobie potępiony wzrok Pana Boga. Tego właśnie doświadczył Jezus. Albo w ogrodzie Getsemane, gdy przeżywał te wszystkie męki. Pan Jezus nie bał się tylko cierpienia fizycznego w tym Getsemane, ale bezgrzeszny Syn Boży wtedy nosił na swoich ramionach grzechy całej ludzkości. Został odłączony od Boga, ponieważ jak wiemy, grzech czyni przepaść między człowiekiem a Bogiem. I właśnie Pan Jezus, biorąc te wszystkie grzechy na siebie, został odłączony od Boga. Szatan i jego źli aniołowie otoczyli Syna Bożego i wmawiali Mu, że jeśli poniesie ofiarę za człowieka, to już na zawsze zostanie odłączony od Boga i zostanie zaliczony do rzędu szatana i jego aniołów i razem z nimi zostanie potępiony. I mimo wszystko, że Jezus w każdej chwili mógł wrócić do nieba czysty, nie ponosić tej ofiary, to jednak jego niesamolubne serce, gdy popatrzyło w przód, gdy zobaczyło, że człowiek, ten bezradny człowiek zostanie skazany, aby samemu ponieść karę, na jaką zasługuje. Jego niesamolubne serce nie pozwoliło mu na to, aby wrócić do nieba. Ale postanowił, że za wszelką cenę, nawet za cenę swego życia wiecznego, za cenę odłączenia od Boga Ojca, poświęci się i zapłaci każdą cenę, aby odkupić człowieka. I właśnie gdy tak każdego dnia będziemy rozmyślali o życiu Jezusa, a szczególnie rozpamiętywać Jego ostatnie godziny życia, to wtedy plan zbawienia zostanie uwielbiony, ponieważ zdamy sobie sprawę z ogromu Bożej ofiary. Gdy będziemy każdego dnia rozmyślać, rozpamiętywać te sceny z Golgoty, zostaniemy przez Ducha Świętego przekonani, jaki jest nasz prawdziwy stan. I razem z apostołem Pawłem wykrzykniemy: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale patrząc na Chrystusa, razem z Marcinem Lutrem powiemy, gdy patrzę na Chrystusa, nie pojmuję, jak mogę być zgubiony. Gdy patrzę na Chrystusa, który wypił cały kielich Bożego gniewu, nierozcieńczony, wypił go aż do dna, to jak mogę być potępiony? Gdy będziemy każdego dnia rozmyślać o planie zbawienia i o ofierze, którą Jezus złożył, to miłość Boża będzie przenikać naszą duszę. Nasz charakter pod wpływem tej miłości zostanie przemieniony na obraz, na który będziemy się patrzyli. Gdy poznamy lepiej nieskończoną mądrość i miłość Bożą, to każdego dnia będziemy pragnęli więcej kontaktu z naszym Stwórcą. Każdego dnia będziemy coraz bardziej rozkochiwali się w naszym Bogu. I właśnie dlatego Ellen White pisała, że powinniśmy każdego dnia przez co najmniej godzinę dziennie rozmyślać o życiu Jezusa, a szczególnie o tych ostatnich godzinach, od ogrodu Getsemane aż po Golgotę. I oczywiście szatan o tym wie. Szatan wie, że tylko patrząc na Chrystusa możemy być przemienieni, że tylko patrząc na Chrystusa możemy sobie zdać sprawę, czego dla nas dokonał tam na krzyżu. I dlatego obmyślił plan, który ma na celu odciągnąć nas od naszego Zbawiciela. Ponieważ szatan dzisiaj nie może działać tak jak zawsze. Szatan nie może dzisiaj zakazać nam chodzenia do kościoła, czytania Biblii, modlenia się. Dzisiaj szatan nas nie prześladuje, ale jest inny sposób, który sobie upatrzył. I właśnie Melody Mason w książce Odważ się prosić o więcej pisze, jaki jest plan szatana. I mówiąc do swoich demonów, powiedział tak: musicie sprawić, aby ludzie wierzący byli bardzo zajęci i jeszcze raz zajęci wszystkimi tymi nieistotnymi rzeczami, które oferuje życie. Wymyślajcie też niezliczone ilości intryg, które zajmą ich czas i uwagę.
Nakłaniajcie ich, aby stale wydawali pieniądze na rzeczy, których nie potrzebują. Namówcie ich żony, by poszły do pracy. Mężów przekonajcie, by pracowali po 6 albo i 7 dni w tygodniu. Najlepiej po 10, 12 godzin, by mogli zapracować na swój kosztowny styl życia. Wmówcie im, że robią to dla dobra swoich dzieci. Ha, to jedyna skuteczna metoda. Dzięki temu rozpadną się ich rodziny, a ich domy przestaną być miejscem wytchnienia i ucieczki od presji pracy. Więc po prostu zaczną pracować jeszcze więcej. Szatan znów przerwał. I pamiętajcie o najważniejszym. Zapewnijcie ich umysłom tak wiele różnych bodźców, aby nie byli już w stanie usłyszeć cichego i spokojnego Bożego głosu. Nędźcie ich, by zawsze, gdy jadą samochodem lub odpoczywają, włączyli radio czy muzykę. Nakłaniajcie ich, by w swoich domach mieli stale włączone telewizory, radio i inne rozpraszające ich hałaśliwe urządzenia. Ten ciągły gwar i pozorna aktywność zaśmiecą ich umysły i zniszczą związek z Chrystusem. Wypełnijcie ich domy czasopismami i gazetami, kontynuował. Bombardujcie ich umysły wiadomościami przez całą dobę. Zakłócajcie ich uwagę billboardami ustawionymi przy każdej drodze. Zalewajcie ich skrzynki mailowe spamem, zakładami pieniężnymi, katalogami sprzedaży wysyłkowej, różnorodnymi newsletterami, promocyjnymi ofertami, darmowymi produktami, ofertami prawdziwych usług i fałszywymi nadziejami. Trzymajcie ich w stanie permanentnego rozproszenia uwagi przez różne odgłosy, e-maile, SMS-y i rozmowy telefoniczne od momentu, gdy tylko otworzą oczy, aż do późnej nocy, gdy wyczerpani padną do swych łóżek. Nawet czas ich wypoczynku niech będzie skrócony. Nie pozwólcie im po prostu spędzać czasu na zewnątrz, na rozkoszowaniu się naturą. Zamiast tego niech spędzają swój wolny czas w parkach rozrywki. Niech uczęszczają na wydarzenia sportowe, koncerty i filmy. A jeśli już spotkają się na wspólnym nabożeństwie, zaangażujcie ich w wymianę plotek i puste rozmowy o niczym. Niech opuszczą miejsce nabożeństw z niepokojem sumienia i nieuporządkowanymi emocjami. Nie dajcie im wzajemnie się pocieszać czy podnosić na duchu. Tych, którzy mają ku temu dary, czyńcie szczególnie zapracowanymi i wyczerpanymi. I ponad wszystko, gdy się zgromadzają, nie pozwalajcie, by wzajemnie się o siebie modlili. Jeśli już mają coś robić, niech angażują się w służbę. Jednak zagracie ich życie tyloma ważnymi sprawami, by nie mieli czasu szukać mocy u Chrystusa. Nie mile wiele czasu, a zaczną pracować z całych sił, poświęcając własne zdrowie i jedność rodziny dla dobra sprawy. A wtedy my odniesiemy zwycięstwo. I jak się tak zastanowić, szatan obmyślił genialny sposób. Zwiódł nas luksusem i dobrobytem, jaki mamy. Ponieważ dużo łatwiej na przykład jest zostać w domu, włączyć sobie jakiś głupi film, serial, niż iść działać misyjnie, ewangelizacyjnie. Łatwiej jest obejrzeć coś w telewizji, niż otworzyć Biblię. Łatwiej jest posłuchać muzyki, niż się wieczorem czy rano pomodlić. W taki właśnie sposób szatan odciąga nas i nasze myśli od Chrystusa. Ponieważ po takim całym dniu pracy, czy to fizycznej, czy też umysłowej, po całym dniu patrzenia tylko w ekran komputera w pracy, kto jest w ogóle w stanie zebrać myśli w wieczornej modlitwie? Kto w ogóle jest wtedy w stanie zebrać swoje wszystkie myśli i wznieść je w górę do Chrystusa, aby rozmyślać o Jego życiu? Albo kto jest w stanie pójść i zwiastować tym ludziom dobrą nowinę, jeśli nie mają czasu ludzie? W taki właśnie sposób szatan nas oszukuje i odciąga od Pana Jezusa. A jednak apostoł Jan w swoim pierwszym liście, rozdziale 3 i wierszu właśnie 1 napisał słowa czytane na początku. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Apostoł Jan nie napisał, abyśmy raz się przyjrzeli, ale abyśmy każdego dnia patrzyli
i rozmyślali o tej Bożej ofierze, jaką za nas złożył. Że jak my, grzeszni i upadli ludzie w przyszłości, możemy założyć te białe szaty sprawiedliwości i przebywać razem ze świętymi aniołami, z nieskazitelnym Chrystusem i z Bogiem Ojcem w jednym miejscu. Ellen White kiedyś napisała w Wielkim Boju takie bardzo ciekawe słowa a propos Arki Przymierza. Wiemy, że wszystko, co robi Bóg, nie jest przypadkowe. I tak samo na jednym końcu Arki i na drugim były cherubiny, które patrzyły na przebłagalnię. I Ellen White tak pięknie to komentuje, że to przedstawia aniołów w niebie, którzy każdego dnia patrzą na plan zbawienia, którzy każdego dnia rozmyślają o planie zbawienia i zastanawiają się, jak to w ogóle możliwe, że upadły człowiek, który zgrzeszył, który dopuścił się takich przestępstw, które są obrzydliwością i obrazą dla Boga, że ten sam człowiek potem w przyszłości będzie mógł chodzić razem z nimi po świętym Jeruzalem, odziany w białe szaty, tak jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. Jednak do tego potrzebujemy poznać naszego Boga. Potrzebujemy poznać Chrystusa. Nie tylko przez codzienne studium słowa czy codzienną modlitwę, ale tak jak już sobie wspomnieliśmy, przez rozmyślanie o życiu Jezusa i Jego wielkiej miłości, jaką nam okazał. I do tego nas wszystkich zachęcam, abyśmy każdego dnia spoglądali na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Amen.